I wymyśliliśmy, że wykupimy ten budynek i zrobimy tutaj taką fajne miejsce, jakąś imprezownię, trochę kawiarnię. Dzisiejszego vloga zaczynamy od wizyty w Valletcie, czyli stolicy Malty. Siemka. Gdzie idziemy? Jesteśmy w stolicy. Idziemy przejść się po Valletcie. Pokażemy wam fajne miejscóweczki, gdzie zjeść, gdzie się napić, co zobaczyć. To jest robot? Czy tam jest człowiek w środku? Robot. Te balkoniki wykuszowe to jest znak rozpoznawczy Malty. W wielu starych domach są właśnie takie balkoniki śliczne, kolorowe. Valletta jest najmniejszą stolicą Unii Europejskiej i jednocześnie najbardziej nasłonecznionym miastem w całej Europie. Ogromna ilość zabytków sprawiła, że Valletta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już po przekroczeniu bramy zwanej Valletta City Gate wkraczamy do miasta wyglądającego jak ogromne muzeum na wolnym powietrzu. Na każdym kroku widać piękne zabytki, pomniki oraz bogato zdobione pałace. Muszę wam powiedzieć, że ja osobiście bardzo lubię Maltę, właściwie kocham Maltę. Lubię tu przyjeżdżać, lubię tutaj być. Nie, my znamy tą palmę, ona się fajnie nazywa, jest nawet przypięta, jak ona się nazywa. Valletta pełniła funkcję miasta obronnego, dlatego nie ma tu zbyt wiele zieleni. W całym mieście są tylko 3 niewielkie parki i najbardziej popularny park nosi nazwę Ogrody Wyższe Baraka. Posadzone są tam przepiękne kwiaty, rabaty, krzewy oraz palmy. To właśnie z ogrodów Baraka rozpościera się widok na Trójmiasto, czyli na miejscowość Birgu, Sanglea oraz Kalkara i tam popłyniemy jutro. Za mną jest tablica upamiętniająca 13 żołnierzy, którzy zginęli tutaj w 1942 roku, kiedy zatonął okręt wojskowy Kujawiak, który wjechał na minę morską i zatonął. Idziemy teraz na śniadanie do naszej sprawdzonej miejscóweczki. Idziemy na tak zwaną ftirę, jest to taka wielka buła z pysznym nadzieniem, także zaraz ją zobaczycie. Idziemy. Ja tylko dodam, że na Malcie można w wielu miejscach zjeść ftirę, bo to jest ich narodowa potrawa, natomiast to miejsce jest zaznane i zasłyszane jako najlepsza ftira na całej Malcie. I już tutaj od wielu lat jeździmy i spróbujemy i naprawdę mają fenomenalne to. O czym też świadczy, że lokalni ludzie przychodzą na tą kanapkę tutaj do jeść, więc to jest sprawdzone miejsce. Ale jest pełna smaku, gdzieś świeża kupiącano i po prostu cudowna. A ja się mega cieszę, bo zawsze do tej pory jadłam miałam z kluczykiem, mam czy tam, no nie mam mięsa. A teraz po prostu wróciłam do jedzenia mięsa, więc cieszę się, że spróbuję wreszcie totalnie nowy smak. W środku jest pomidor, sałata, jajko i bekon. Miejscowi piją do takiej kanapki, piją herbatę z mlekiem kondensowanym i jeszcze z cukrem. Więc ja sobie też wziąłem taki przysmak i gość w ogóle ma taką esencję zrobioną, wlewa troszeczkę, wlewa troszeczkę esencji, wlewa wrzątek, a następnie mleczko kondensowane i to wszystko miesza. I tak coś tutaj piją. Spróbuj, daj znać, jak to smakuje. Bardzo ciekawa, nie to kawa, ani herbata.
Fajne. I mleczne. Nie. Herbata z mlekiem, ale strasznie cienka. Nie mój smak. Jesteśmy teraz w porcie w Sliema i będziemy płynąć tam do miejscowości Valletta, jest to stolica Malty. No i najprostszą drogą jest właśnie wziąć sobie ze Sliemy taką łódkę, no i tam za 1,5 euro popłynąć, bo autobusem trzeba jechać dookoła, taksówką trzeba jechać dookoła i to trwa 3 razy dłużej, czasem nawet do 2 godzin się tam jedzie, a łódeczką jest całkiem szybko. Płyniemy do miejscowości Birgu. To jest taka malutka miejscowość, jedna z trzech, tak zwane Trójmiasto. To jest po drugiej stronie Valletty. Idziemy teraz na statek. Jak widzicie, będziemy mieć taką nietypową łódkę, mniej automatyczną niż poprzednia. Przejazd z Valletty do Birgu, czy do Trójmiasta, to jest 1-2 euro za osobę w jedną stronę. Wydawało mi się, że będzie ten pan wiosłował, ale miał zamontowany silnik, jak zresztą słyszycie i widzicie. Malta to niesamowita wyspa. Przede wszystkim jest ona maleńka. Jest tak naprawdę mniej więcej wielkości Krakowa, a jest to aż całe państwo. To, co ja szczególnie w niej lubię, to przede wszystkim architektura i zabudowa. Wszystkie stare budynki są wykonane z żółtego piaskowca, a inne budynki, które są już bardziej współczesne, gdzie tego kamienia nie widać, i tak utrzymywane są w tych kolorach takich kremowych i żółtych, co sprawia, że fajnie to wszystko wygląda. Że te stare budynki łączą się z nowymi i tworzą taką zwartą, bardzo do siebie podobną architekturę. Oprócz tego, jeśli mówimy o kolorach, to ja kocham tutejszy kolor morza. Jest ono turkusowe, zielone, pięknie przejrzyste, fantastycznie czyste. No i w lecie to wygląda tak, że nie mają tutaj plaż zbyt wielu, chyba są bodajże 2 piaskowe plaże, ale praktycznie z każdej strony wyspy można wskakiwać do wody, więc można sobie, są zejścia, drabinki, takie placyki, gdzie można się położyć. No jest tutaj cudownie. No co? No co, kocie? Ojejku. Proszę pogłaskać. Malta jest bardzo katolickim krajem, jest tutaj ponad 313 kościołów i patrząc na rozmiar tej malutkiej wyspy, jeden kościół przypada na 1 km2 lądu.
Ja jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę. Bardzo często są dwie wieże w kościołach i na tych dwóch wieżach są dwa różne zegary. Każdy z tych zegarów wskazuje inną godzinę, bo Maltańczycy wierzą, jest tutaj taka tradycja, że dzięki temu zmylą diabła i będzie on wiedział, która jest godzina i nie porwie dusz. Wracamy z Birgu, jesteśmy już na naszej gondoli. Jeżeli się uda, to załapiemy się na zachód słońca, jak będziemy przepływać, bo widzę, że już się zbliża, już ten kolor złoty tam się pojawił, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie piękna powrotna droga. Historia tego miejsca zaczęła się, kiedy Malta jeszcze była pod panowaniem korony brytyjskiej i w tych budynkach mieściły się bazy wojskowe. Kiedy wojsko opuściło wyspę, rząd przeznaczył te budynki na bazę noclegową dla młodzieży, która przyjeżdżała na Maltę uczyć się angielskiego. Aktualnie budynki są opuszczone, pozbawione okien, drzwi i wszystkiego, co można było wynieść. Jest to też doskonałe miejsce i pole do popisu dla lokalnych artystów, graficiarzy i malarzy. No dobra. Nakręcisz to? No. Jest tam coś? Czy nie przypomina wam ten pan trochę Łukasza? A trochę chyba Gonciarza przez tego wąsa. I przez tą markę.
kiedyś byliśmy w tym budynku i kiedyś też myśleliśmy, że może przeprowadzimy się na Maltę i wymyśliliśmy, że wykupimy ten budynek i zrobimy tutaj taką fajne miejsce, jakąś imprezownię, trochę kawiarnię. Taki miał być klimat, dużo światełek, oczywiście zostawimy te surowe mury. Genialny pomysł. Ale nasz van wygrał. Tak, a to jest to genialny pomysł na imprezownię w tym miejscu. Albo taką klubokawiarnię, trochę takie forum jak w Krakowie. Odświetlone wszystkie ściany. Mogło być dobrze. Fajna. Tu są toalety z 915. Toaleta męska, zobaczcie. Tyle się ostało. Jestem ja, totalnie gądziarz, bo on ma Supreme, no. Gądziarz chodzi w Supreme i gądziarz ma taką kamerę, ja nie mam takiej kamery. I gądziarz ma takiego wąsa. Ma? Pozdrow Krzyś, może kiedyś to zobaczysz. No. To jeszcze nie koniec odcinka, jeszcze dajcie mi dosłownie pół minuty, chcę wam pokazać pewne przedziwne rozwiązanie budownicze, jakie zastosowali tutaj ludzie, którzy wybudowali ten dziwny hotel. Chodźcie ze mną. Więc jak tu mamy łazienkę, tu jest okno z widokiem, a gdy otworzymy okno, to widzimy spłuczkę, która jest zamontowana tam, na piątym piętrze. This is Malta.